przez 12 miesięcy. Ale nie o tym. Kto jest blisko koła zarządu, ten wie, o czym mówię, bo to trochę będzie dziwnie brzmiało, jak zacznę się tu wychwalać. Nie o to chodzi. Dla mnie najważniejsze jest to, że jako członek zarządu okręgu w Koszalinie wywalczyłem po raz pierwszy bardzo solidne zarybiale. I to jest kwit podbity przez ichtiologa i wiceprezesa do spraw gospodarczych, Grześka Grajka. Ja mam tutaj naświetlę trochę tego. I tak, trąć wędrowna, wyłęk trąci wędrownej, zarobiono rzekę grabową, 420 tysięcy sztuk. Trąć wędrowna na rybek letni, 600 tysięcy sztuk, grabowa i wieprza.